Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. Scenariusz ćwiczenia polegał na tym, że w wyniku eksplozji i pożaru w pracowni chemicznej poszkodowanych zostało 5 uczniów, z czego 3 w takim stanie, że mogli być ewakuowani sami przy pomocy kolegów czy nauczyciela, natomiast 2 uczniów wymagało ewakuacji służb ratowniczych. Do pisania. Wojtek, weźcie jeszcze deskę. Do zniesienia jest Grzesiu. Na chwilę obecną trwa ewakuacja z publicznego gimnazjum numer 4. Znajdujemy się w namiocie, do którego są znoszeni, ewakuowani, poszkodowani z sali lekcyjnej, w której doszło do wybuchu. W międzyczasie pogotowie ratunkowe odbiera poszkodowanych od ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża, odwożących na oddziały ratunkowe. Poszkodowani to są typowe obrażenia podczas takiej właśnie sytuacji pożaru szkoły? Tak, to są typowe obrażenia twarzy, górnych dróg oddechowych, obrażenia spowodowane wybuchem. Odepnij pasy od razu. Tak, słyszysz, nie? Popatrz na mnie. Boli cię coś? Proszę założyć na przykład. Rzut cię boli. Tu jak naciskam, dotykam nic. Jak coś się zaboli, to mi powiedz, dobra? Policja po wezwaniu na miejsce tego zdarzenia, w tym przypadku pożaru i podjęcia ewakuacji, zabezpiecza miejsce zdarzenia, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia osób pokrzywdzonych, udziela w szerokim zakresie wsparcia dla dowodzącego akcją, w tym przypadku dowódcy ze straży pożarnej, następnie realizuje czynności związane z pozyskiwaniem informacji oraz w szerokim zakresie informowania rodzin, dzieci, uczniów, które były podjęte w wyniku ewakuacji. Zabezpiecza logistycznie teren zewnętrzny, a następnie po zakończonej akcji prowadzi czynności operacyjno-dochodzeniowe. Uczniowie wyjdą ze szkoły, nauczyciele przyjdą. Ja mam prośbę. Dobrze, kupujmy.
oczywiście najciężej poszkodowane osoby w selekcji triażu są to osoby najciężej poszkodowane. W pierwszej kolejności są odwożone do szpitalnych oddziałów ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego. Za państwem są osoby najmniej poszkodowane, które siedzą na kanadyjce. Są one odizolowane od osób ciężko poszkodowanych, żeby nie miały ze sobą kontaktu. Jakie mankamenty pani właśnie zauważyła? Zauważyłam, że mimo że jest szarfy, zakaz wstępu do budynku, jednak ludzie nie zwracają uwagi, ma z zewnątrz, ma sprawę do załatwienia i on usilnie chce załatwić tą sprawę. Proszę, żeby opuścił i zdecydowanie, żeby opuścił pan budynek szkoły, ponieważ jest ewakuacja, nie ma nikogo, ale ja mam sprawę do załatwienia. No niestety musiałam dopiero nastraszyć, że wzywam policję, no pan wtedy opuścił budynek szkoły. Czyli po prostu ludzie nie zdają sobie sprawy, że ćwiczenia mogą tak naprawdę być rzeczywistym scenariuszem. Dokładnie, dokładnie. Bo on ma do załatwienia swoją sprawę. Czułeś się bezpieczny, kiedy strażacy do ciebie podchodzili, bo ty symulowałeś jedną z ofiar, osób poszkodowanych. Tak. Jak to wszystko przebiegało? No, przebiegało to dosyć szybko, wzięli po prostu na nosze, upewnili się, czy jestem przytomny i zniesie mnie na dół. Czy w takiej sytuacji, jaką dzisiaj przeżyłeś, masz taką pewność, że pomoc przyjdzie sprawnie, szybko i przekonuje ciebie, że strażacy zadziałają tak jak trzeba? Tak. Mogliśmy trochę więcej powiedzieć, tak swoimi słowami, jakie emocje, jakie nie uczucia to towarzyszyły? Nie, miałem mieć całe oczy zamknięte, miałem udawać osobę nieprzytomną. Na pewno wszystko się dzieje bardzo szybko. Ada. Dzień dobry, dyrektor. Zarządza ewakuacją szkoły. Proszę o postępowanie zgodnie z procedurami. Przydzielam się w tym szkole.